Kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Życie is Wow. Dzisiejszym gościem jest Iza Skarżyńska. Witam Cię, Iza. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Iza, powiedz mi, komu Ty pomagasz? Bo jesteś dosyć barwną postacią. Wiesz co, pomagam kobietom i mężczyznom w uwolnieniu blokad wielopłaszczyznowych, wielowymiarowych, tak aby oni mogli się uzdrowić właśnie z wszelkich chorób, poczuć taki wewnętrzny spokój, aby również mogli dotrzeć też do tego, kim są, czyli do połączenia się właśnie ze swoją duszą, ze swoim sercem, ze swoją intuicją tak naprawdę, właśnie poprzez uwalnianie tych blokad na poziomie umysłu, czyli podświadomości emocjonalnych, tych, które są tak bardzo głęboko gdzieś uwięzione w naszym ciele, różnego rodzaju emocje, traumy, doświadczenia. Również tych tutaj duchowych, energetycznych aspektów, no i jak również ciało fizyczne, bo to wszystko razem się łączy. A więc to bardzo mocno transformuje człowieka jako istotę na wielu płaszczyznach i na wielu poziomach, tak? Więc jest to taka praca wielopłaszczyznowa, wielowymiarowa i zaglądamy sobie w każdą przestrzeń różnymi technikami, różnymi metodami, które bardzo często też łączę w całość, jako moją autorską tutaj metodę pracy z klientem. Przez te wszystkie lata moich doświadczeń, mojego własnego uzdrawiania się i pracy ze sobą zgłębiłam dosyć mocno dużo różnych fajnych technik, które w połączeniu razem dają naprawdę fajne rezultaty. Więc to tak głównie pokrótce to uzdrawianie wielopoziomowe, wielopłaszczyznowe właśnie z chorób, z różnego rodzaju problemów, doświadczeń życiowych. No i to działa na wszystkie przestrzenie tak naprawdę w naszym życiu, tak? To działa przede wszystkim na relacje z samym sobą, bo tak naprawdę to jest najważniejsza relacja, jaką mamy w swoim życiu. No i takie poznanie siebie i dotarcie do tego, kim jesteśmy jako dusza, jako istota duchowa, jest bardzo ważne. No i przede wszystkim relacje też z innymi osobami. To też pomaga tutaj w płaszczyznach biznesowych bardzo mocno, bo dużo tutaj dostaję informacji zwrotnych od klientów, nawet od jednej dzisiaj, z którą miałam sesję, że bardzo mocno poprawiła jej się też sytuacja finansowa z klientami, bo ona też tutaj pracuje z klientami. Właśnie po takich mentoringach duchowej transformacji, które przeprowadzam, to jest moje autorskie właśnie mentoring duchowej transformacji. I tutaj chodzi o to, że ja po prostu działam w tym polu energetycznym i uwalniam wielopłaszczyznowo, wielowymiarowo, tak? Czyli to wszystko, co wymieniłam wcześniej. No i też już zaczęły się też bardzo mocno poprawiać właśnie tutaj sytuację z klientami i sytuację finansową. I to nie jest jedna z moich klientek, która takie ma efekty również. Natomiast przyszła do mnie jakby z całkiem innego powodu. Więc zawsze prowadzę do serca, do duszy, do tego połączenia z tą intuicją, no poprzez uwalnianie tych blokad, tak? Bo to jest bardzo ważne. Dobrze, dziękuję. Jaka jest różnica między pracą na przykład z tobą, gdy na przykład klient przychodzi do ciebie, a gdy przychodzi do psychologa albo do mentora? Ze mną troszeczkę praca polega na czymś innym, znaczy na czymś innym. No, uzdrawiamy też te aspekty wewnętrznego dziecka, uzdrawiamy też tutaj na przykład ród, uzdrawiamy tutaj łono, tak? Czyli na przykład ten okres prenatalny, że tak powiem. Idziemy też nawet w okres karmiczny, jeżeli jest taka potrzeba, bo nie możemy znaleźć jakiejś przyczyny na przykład tu i teraz lub z dzieciństwa lub rodowej. Wtedy wchodzimy jeszcze głębiej, idziemy jeszcze dalej, bo też prowadzę regresję wcieleniową i też robię regresję do dzieciństwa, więc ja prowadzę w takie bardzo głębokie przestrzenie i łączę to wszystko razem. Natomiast nie wiem do końca, na czym polega sama praca psychologiczna, bo ja nigdy nie korzystałam z psychologa, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć w tym temacie. Natomiast z tego, co słyszę i z tego też klienci, którzy do mnie przychodzą, na przykład są już częściowo niektórzy po psychoterapiach i pracy z psychologiem, ale przychodzą do mnie na to, żeby wejść i spojrzeć głębiej, dlatego że ja rozumiem, że psychologia zajmuje się pracą z umysłem
I psychoterapia jeszcze też tam zahacza o emocje, tak? Czyli gdzieś tutaj przy pracy może z umysłem, tak, uwalniają się emocje w takim taki counseling, tak, taki typowy, który jest. Natomiast u mnie jest praca w polu energetycznym i wchodzimy troszeczkę głębiej, wchodzimy w inne warstwy i zaglądamy w inne przestrzenie. I poprzez pracę ze mną ja automatycznie mam jakby obraz i tego, kiedy to się wydarzyło. Czyli jakby ja rozumiem, że psychologia działa tak, że tam, czy psychoterapia, że się siedzi bardzo długo i się tam odkrywa, przerabia się, zaczyna się jakby rozumieć te aspekty, dlaczego tak się wydarzyło w moim życiu. I z tego, co moja klientka, która była w terapii psychologicznej, opowiadała mi, że uczyła się, jak na przykład radzić sobie z lękiem, tak? Natomiast, o tu podam na tym przykładzie, natomiast kiedy przychodzi się do mnie, to przychodzi się, żeby jakby nie uczyć się, jak radzić sobie z lękiem, a znaleźć źródło i przyczynę tego lęku i po prostu uwolnić się raz na zawsze z tego lęku, a kiedy pojawi się jakiś inny lęk, powiedzmy, bo jest jego jakaś inna przyczyna i ten lęk dotyczy czegoś innego, to wtedy ja, co możesz ty sama zrobić już później po takich sesjach mentoringowych, żeby to sama uwolnić i sama to uzdrowić. Czyli moja praca mentoringowa polega na tym, że ja daję 3 w 1. Czyli robię taki coaching, robię mentoring, dzielę się swoją wiedzą i informacjami, którą zdobyłam przez 14 lat mojej pracy wewnętrznej ze sobą i dalej się uczę i dalej zgłębiam, bo oczywiście tego jest tyle, że zawsze się coś nowego możemy dowiedzieć. To jest niekończąca się droga i niekończąca się historia. Ale też te osoby dostają ode mnie narzędzia i też ja im robię tak zwany reset matrycy. Ja to tak nazwałam, że to jest reset matrycy, czyli tu też pracuję z podświadomością z taką osobą, ale pracuję też mocno w ciele emocjonalnym, w ciele astralnym, w ciele eterycznym, po prostu w tych ciałach, w których psychologia nie pracuje i się nimi nie zajmuje. Więc jakby psychologia robi jedną część, ja tak to czuję, a tą drugą część od tej takiej troszeczkę głębszej i innej strony, takiej energetycznej i tej właśnie tych ciał subtelnych, tych warstw, z których my jako ludzie jesteśmy złożeni, to ja tam wchodzę i tam tego szukam i stamtąd to wyciągam. I w momencie, kiedy robię ten reset, czyli uwalniam od starego oprogramowania, które jest zepsane oczywiście w naszym ciele i w umyśle, bo to są zapisane nie tylko w umyśle rzeczy, ale w naszej właśnie energii, w naszym ciele, to wtedy następuje jakby uwolnienie od tego, czyli jak my to zresetujemy, czyli to wyciągniemy, ten program, ten ingram, który został nam na przykład wgrany i my wtedy swoje życie prowadzimy tym danym programem, bo na przykład mamy program rodowy, a sama dobrze wiesz, jak to działa chociażby nawet z poziomu ustawień i ustawień systemowych i Hellingera. Jeśli my mamy coś wkodowane w nasze ciało, w nasze pole energetyczne, no to sam umysł i same uzdrawienie przestrzeni umysłu to jest naprawdę niewystarczające. Trzeba to wszystko razem połączyć i w momencie, kiedy my to wszystko razem połączymy, to daje naprawdę świetne rezultaty. I właśnie tutaj resetujemy, czyli uwalniamy od starego oprogramowania, uwalniam również w podświadomości. Ja bardzo mocno też pracuję z podświadomością, na przykład przekonania różnego rodzaju. Nawet dzisiaj z klientką pracowałam na jej przekonaniach, bo bardzo ona ma swój biznes i chce wyciągnąć ten biznes na po prostu wyższy poziom finansowy. I już i tak bardzo dużo się ruszyło od momentu, kiedy zaczęłyśmy współpracę razem. Natomiast dzisiaj właśnie wchodziłam w jej przestrzeń podświadomości, dokładnie zdiagnozować, jakie tam są jej przekonania. I ja jej to oczyszczam, czyli ja to wyciągam z jej podświadomości, uwalniam to z jej podświadomości, że tego już nie ma, to jest zresetowane. I teraz ona może sobie wgrać nowy program, na przykład przez autohipnozę, czy w jakikolwiek inny sposób, który oczywiście ja adekwatnie do klienta polecam, co trzeba zrobić. I wtedy ona może tak, to już jest zresetowane, czyli stare i teraz może wgrać sobie po prostu nowe, tak? Jeżeli chce w podświadomości sobie stworzyć jakiś nowy scenariusz. Natomiast ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem pracy z przestrzenią serca. Z przestrzenią serca, tutaj z duszą, z intuicją, dlatego że nasza dusza nas prowadzi. Nasze serce nas prowadzi, nasza intuicja nas prowadzi, ale bardzo często to jest zaburzone
w momencie, kiedy właśnie mamy te blokady, czyli mamy jakieś narzucone oprogramowania rodzinne, rodowe. Przepraszam, czym jest oprogramowanie według Ciebie właśnie, żebyśmy tak zaczęły po kolei. Ja będę się łapać za słówka, jeśli pozwolisz. Okej, dobra, więc na przykład podam taki przykład. Dobrze, bo ja mogę tak, pytaj. Więc na przykład oprogramowanie może być coś takiego, że na przykład, podam to na przykładzie swoim, tak będę odnosić się często do moich przykładów. To są też moich klientów, ale będę to odnosić po prostu do siebie. Że na przykład naoglądałam się w domu, że moja mama, świętej pamięci już teraz, zawsze stawiała mojego tatę na pedestale, tak? Czyli miała taki program stawiania mężczyzn na pedestale. I miała taki program zadawalaczki, czyli zadawalania ludzi na zewnątrz. Czyli bardzo rzadko jakby dbała o siebie, żeby jej było też dobrze. Zostawiała ten aspekt siebie, pomijała go i dbała zawsze o wszystkich innych i zawsze stawiała ludzi na pierwszym miejscu. I teraz ja nazywam to oprogramowaniem w momencie, kiedy ja takim samym schematem, programem szłam przez większość mojego życia, że właśnie stawiałam mężczyzn na pedestale, czyli oni na przykład byli, jakby stawiałam ich ponad siebie, tak? Stawiałam ich w centrum swojego życia i jak się na przykład pojawiał facet, to ja kiedyś w dawnych czasach po prostu wszystko rzucałam dla mężczyzny, zatracałam po prostu w tym siebie, tak? No i musiałam dostać mocne, intensywne lekcje, które mnie wybudziły z tego i pokazały mi, jakim właśnie oprogramowaniem, jakim schematem szłam. I byłam też kiedyś na przykład osobą zadawalaczką, tak? Czyli robiłam zawsze, stawiałam ludzi na pierwszym miejscu, robiłam wszystko, żeby wszystkim było dobrze, a siebie stawiałam na końcu, co wielokrotnie odbiło się to na moim zdrowiu mentalnym, na moim zdrowiu emocjonalnym, ale na zdrowiu moim fizycznym również. Tak? No bo z pustego nic też nie naleje, więc najpierw trzeba nalać sobie, a potem można to rozlewać dalej. Więc to nazywam oprogramowaniem, to nazywam schematem, który na przykład my no, uczymy się, tak? Najczęściej, najbardziej wynosimy rzeczy właśnie z domu, z rodu, które są też w ogóle zapisane w naszym polu, w naszej przestrzeni, do której trzeba sięgnąć. I tam można sięgać różnymi metodami, różne są naprawdę przeróżne metody, którymi do tego można dochodzić. Więc to jest ten program i oprogramowanie. I teraz, kiedy ja coś takiego zobaczę, że coś takiego jest, to pytam tą osobę, a jak na przykład twoja relacja taka, nie? I wtedy ta osoba mi zaczyna mówić mi to, co ja widzę w polu, co się dzieje. Ja po prostu zadaję pytanie. No i ona się jakby zaczyna mi o tym opowiadać i pokazuje się właśnie ten też podświadomy schemat, te emocje, które przy tym też są uwięzione, no bo jeżeli jesteśmy na przykład osobami, które są zadawalaczami, no to w pewnym momencie rodzi się też frustracja, rodzi się też złość i no różne przychodzą emocje, no bo jeżeli ludzie zadawalają innych, o sobie zapominają, w końcu się wypalają, w końcu zaczyna też zdrowie fizyczne szwankować, tak? No bo zaczynają siadać nadnercza, zaczynają siadać nerki, zaczyna siadać dużo innych przestrzeni, które jest połączone tutaj bardzo mocno to ciało fizyczne z tymi emocjami, z energią i z duszą. No i tak to później jest, więc my to diagnozujemy, ja to sprawdzam. Sprawdzam pierwotne źródło, czyli kiedy powstał ten program, czyli sprawdzam sobie, czy to jest okres dzieciństwa, jeżeli tak, to jaki to jest okres. Jeżeli jest to prenatalny, to patrzymy, pokazuje mi, czy to jest prenatalny okres, czy to jest karmiczny okres. I wtedy ja wiem, jakie narzędzia użyć, żeby iść z tą osobą i to wyciągnąć, czyli uwolnić od pierwotnego źródła. Czyli tak, ja takie pierwotne źródło każdego programu, każdego schematu, każdego przekonania jestem w stanie znaleźć od razu na pierwszym spotkaniu i na pierwszej sesji. Czyli to jest jakby kolejna różnica, że nie, jakby nie musimy siedzieć i jakby ty nie musisz mi opowiadać całego swojego życia. Nie musisz mi mówić wszystkiego, co się w twoim życiu wydarzyło, bo większość i tak nie pamiętamy, bo jest to wyparte. Jeżeli są ciężkie doświadczenia dla dziecka w wieku takim dziecinnym, tak, szkolnym i wczesno takim, no takiego dorastania, to nasz umysł podświadomy często jakby wypiera, blokuje, no bo są mechanizmy obronne, więc ten człowiek nie pamięta tego wszystkiego. Ja ogólnie nie lubię retraumatyzować ludzi i
w sposób, w jaki pracuję, nie polega, że ty musisz mi opowiedzieć całą swoją historię życia, żebyśmy po, nie wiem, miesiącu, dwóch, pięciu miesiącach doszły do źródła, bo ja na pierwszej sesji zobaczę, kiedy było pierwsze źródło, kiedy to powstało. A to i ważne wtedy... jest. Tak, to jest ważne, bo tak jak mówisz, wtedy efekty widać dużo szybciej, niż jak się rozdrapuje rany, które nie potrzebują być rozdrapane. Więc to mniej więcej wygląda tak, jak mogę to jakby opisać, pokazać, porównać. No i wtedy jak to się znajdzie, to wtedy w przestrzeni energetycznej, jak ja ten program wyprowadzam, czyli oczyszczam, czyli wyciągam, czyli go resetuję, że już po tym ta osoba nie ma w swoim polu energetycznym, że ona już będzie people pleaser. I to naprawdę się zmienia tak. To jest naprawdę tak, jak ta energia się zaczyna ustawiać i zaczyna się zmieniać, bo już poszło źródło, czyli poszłyśmy do źródła. Jeżeli nie znajdziemy źródła, okaże się na przykład, że zobaczymy, że jest w tym momencie wiek na przykład 5-10 lat, a okazało się, że jednak jest źródło dalej, jest źródło karmiczne, no to trzeba się jeszcze raz na przykład cofnąć i wtedy cofnąć się do tego poziomu, znaleźć to tam i stamtąd to uwolnić. I to jest bardzo szybkie, to jest naprawdę bardzo szybkie i wtedy w tym polu energetycznym wychodzą też emocje, czyli bo to idzie bardzo głęboko też z ciała, czyli robi się czasami tak, że tak mi klienci opowiadają, jak oni to czują, to jest tak, że nagle na przykład mają taki overwhelm emocji, tak? Czyli nagle się kilka różnych emocji przez nich przepływa po takim oczyszczeniu, w którym oni sobie przez chwilę są, ale potem to ustępuje. Tak, i przychodzi spokój. I potem przychodzi spokój i tego już nie ma. I ta osoba już ma to jakby przeblokowane i idziemy dalej. I kolejny, jaki się pokazuje program, schemat. Dzisiaj na przykład były przekonania finansowe na temat marketingu, na temat biznesu, na temat zarabiania dużych pieniędzy, więc oczyszczałam moje klientce już tą podświadomość z tych programów, które jej się tam pojawiły. I ja jej mówię, widzę, pokazuję takie przekonanie, to takie przekonanie widzę. I ona mówi, no tak, ale ja tak zawsze myślałam, o tak, ja tak zawsze powtarzałam. Ona nawet dzisiaj tam podkomentowała pod moim nagraniem o mentoringu duchowej transformacji, bo też nie zawsze ludzie, którzy przychodzą do mnie na takie spotkania, jakby też tak się afiszują z tym, że oni są w tych mentoringach, natomiast było bardzo dużo osób, które są no, aktywne w social media, które korzystały w przeciągu tam paru lat z moich sesji mentoringowych i naprawdę są już kompletnie w innym miejscu życiowym tu i teraz. I różnica jest jeszcze też taka, że ja tak realnie do tego podchodzę i nie obiecuję i nie sprzedaję, że po jednej sesji za chwilę całe swoje życie zmienisz, bo tak nie jest. I to też nie o to chodzi, to chodzi o proces, to chodzi o uzdrawianie, to jest droga. Uzdrawianie nie jest jakby, że już na wczoraj, to jest proces. I z każdym procesem pokazują się kolejne elementy, więc to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Więc ja zawsze tak realnie mówię, tak od 3 do 6 miesięcy i jesteś nowym człowiekiem. Takiej pracy i ze mną na jednego raz w tygodniu. Rozumiem. Dusza, serce, intuicja. Czym według Ciebie jest dusza i dlaczego serce i intuicja są tak ważne? Przede wszystkim dla mnie dusza jest takim najgłębszym aspektem naszej w ogóle istoty, naszej esencji, tak? Naszej tożsamości duchowej. Bo mamy i ciało fizyczne i właśnie mamy tą duszę, tak? I dla mnie dusza jest nieśmiertelna i ponadczasowa. Ja bardzo mocno wierzę w inkarnację, bardzo mocno w to wierzę, dlatego że sama bardzo mocno odkrywam i zgłębiam swoje poprzednie inkarnacje, żeby zrozumieć też jakby bardziej siebie. Robię to dla siebie, żeby siebie bardziej rozumieć, żeby siebie bardziej poznać, więc zawsze zaglądam, gdzie tylko mogę, szukam, grzebię, co jeszcze się nowego mogę dowiedzieć, czego jeszcze nie wiem, co mogę jeszcze uzdrowić, co jeszcze mogę zmienić, co mogę przetransformować, więc dla mnie dusza to jest właśnie ten najgłębszy aspekt istoty, naszej wewnętrznej istoty. I nasza dusza ma naprawdę taką głęboką mądrość, ona ma takie głębokie zrozumienie i ona się komunikuje z nami właśnie między innymi poprzez nasze serce, poprzez naszą intuicję, ale również poprzez nasze ciało fizyczne, tak? Czyli jakby ona się z nami cały czas komunikuje i pokazuje nam, co na przykład przyszliśmy tutaj doświadczyć, co przyszliśmy się tutaj nauczyć, jak przyszliśmy tutaj wzrastać, na przykład w tej danej inkarnacji, ale też może nam pokazać to,
co ciągnie się za nami, co na przykład nie zostało rozwiązane w poprzedniej jakiejś inkarnacji i życiu. Dlatego czasami nie możemy znaleźć jakby tego, tej przyczyny, na przykład jakiejś danej choroby, czy jakiegoś danego zdarzenia, które się powtarza cały czas, ani w dzieciństwie, ani tutaj w rodzie, ani w dorosłym życiu, bo ono na przykład sięga poprzedniego wcielenia, tak? I tam jest blokada. No i wtedy trzeba, jakby ja wiem i rozumiem też to, że nie wszyscy w to wierzą i jakby nie muszą, bo jakby to jest też taki temat niekoniecznie dla wszystkich może, ale ja jak robię regresję wcieleniową i pracuję z moimi klientami, to widzę, jak dane rzeczy, które wydarzyły się w poprzednim wcieleniu, danym wcieleniu, mają wpływ na to, jak to w ogóle się wszystko zazębia razem. I podam taki przykład, bo żeby tak na sucho nie mówić o tym. Na przykład jedna z moich klientek, którą prowadziłam w regresji wcieleniowej, oczywiście ja jeszcze jak chcę wyjaśnić o regresji wcieleniowej, bo ostatnio się spotkałam z takim pojęciem od jednej kobiety, która powiedziała, że to było jakieś czytanie duszy czy coś w tym stronę. Ja mówię, że regresja wcieleniowa to nie jest czytanie duszy i wytłumaczyła mi, na czym polega regresja wcieleniowa, przynajmniej którą ja robię, którą ja się uczyłam tutaj w Anglii, którą ja studiowałam. I to ja nie wprowadzam nikogo w stan hipnozy, ja nie wmawiam nikomu nic do głowy i nie robię żadnych sugestii, czyli ja nikomu nic nie wprowadzam nowego do głowy, tylko zadaję pytania i ta osoba, zazwyczaj te wszystkie sesje są nagrywane i ta osoba sama odpowiada, a ja zadaję jej pytania. I ewentualnie, jeżeli się pojawi jakieś mocne przeżycie czy jakaś mocna emocja, to prowadzę tą osobę, żeby ją wesprzeć w tym, żeby ona mogła już się uwolnić od tej danej emocji, żeby już nie musiała jakby cały czas w tym siedzieć i tego samego mielić. I podam to na przykładzie właśnie poczucia winy. Jedna z moich klientek, która wcześniej uczestniczyła w moich mentoringach i zrobiła też ze mną kursy Reiki, właśnie miała, odbyła ze mną regresję wcieleniową, bo bardzo chciała, bo ją bardzo interesują tematy regresji wcieleniowej. A rozmawiając z nią od jakiegoś czasu, czułam, że mam mocne poczucie winy w sobie. I tak wyczułam to poczucie winy, że ono tam jest. I zrobiłyśmy regresję wcieleniową i zadawałam jej pytania. I pokazało jej się wcielenie, w którym ona była na łódce i widziała tam dzieci. I teraz te dzieci, ona jakby w tym wcieleniu uwierzyła w to, że te dzieci zginęły przez nią, że one się utopiły, że ona nie była w stanie ich uratować. I ona ciągła to poczucie winy, a ma też w tym wcieleniu teraz ma syna, tylko że ma akurat jednego syna, a tam było w tym wcieleniu było dwóch synów. I jak zadawałam jej pytania, dlaczego ona w ogóle uważa tak, że to jest jej wina, co się wydarzyło, żeby ona to opisała, co tam jest, to w pewnym momencie po prostu zaczęła tak mocno płakać i czuła właśnie taki bardzo mocny, głęboki ścisk w gardle, tak? To jest bardzo... I pytam się, czy możesz już odpuścić, czy możesz już puścić to poczucie winy, czy zadając to pytanie. I ona tak mówi do mnie, że nie mogę, że to mnie tak mocno trzyma, że tak mocno ją też trzymało to, żeby być w tym poczuciu winy i siebie obwiniać. No i później też pytałam ją, jaką lekcję z tego wyciągnęła, co jej się tam pokazało, więc po prostu ona siebie obwiniła, a ci chłopcy tak naprawdę okazało się, że oni żyli, że się nic nie wydarzyło. Więc to naprawdę była taka długa historia tego wszystkiego i to tak nie da się tego wszystkiego aż tak dokładnie opisać, ale do czego zmierzam, to właśnie to poczucie winy, które było, z którym pracowałyśmy w wielu aspektach i ono się uwalniało na tych poziomach, na tych przestrzeniach mentalnej, na tej przestrzeni emocjonalnej, ale z poziomów na przykład dzieciństwa, z poziomu łona matki, bo też tam były różne sytuacje, gdzie to poczucie winy się ciągnęło, ale pierwotne źródło było w tym wcieleniu. I w pewnym momencie ona to puściła, puściło jej to gardło, puściło jej wszystko i no powiedziała, że poczuła taki naprawdę ogromny spokój. Ja będę miała niebawem też to do odsłuchania u mnie na kanale na YouTubie, bo ja tam bardzo często wrzucam później takie feedbacki i też to, co się czasami dzieje w tych sesjach, żeby też ludzie mogli tego posłuchać i zobaczyć. No i potem, a gdzie się można znaleźć, Iza, jak ktoś by chciał z tobą popracować albo odsłuchać to nagranie? Nagranie może znaleźć u mnie na YouTubie Izabela Skarżyńska,
po prostu Izabela Skarzyńska na YouTubie znajdzie mnie i tam jest dużo jakby też wywiadów z moimi klientami, którzy czy robili ze mną szkolenia Reiki, jak ich w ogóle to zmienia życie, same nawet te kursy, jak po prostu im rozwiązują tyle sytuacji i uzdrawiają i nie tylko ich, bo ich rodziny, dzieci, bardzo dużo osób robi też to dla dzieci. To na YouTubie, a na social media też mnie można znaleźć Izabela Skarzyńska Soul Body Healing Energy Medicine, to jest na fanpage'u. Staram się jak najwięcej rzeczy robić w języku angielskim teraz od jakiegoś czasu, ale też w języku polskim też na zmianę. Na stronie internetowej www.izabelaskarzyńska.com to jest strona, która jest teraz w transformacji, znaczy można ją jeszcze widzieć i zobaczyć, ale buduje się z tyłu nowa. W dwóch językach z platformą edukacyjną, na której będą dostępne moje szkolenia, różnego rodzaju szkolenia, moje mini kursy. Teraz właśnie obecnie nagrywam kurs do takiej apteczki domowej, do oczyszczania się energetycznego z wielu różnych złorzeczeń, bo przychodzi do mnie coraz więcej klientów, że ma z tym problem, z zazdrościami, z zawiściami i z różnymi rzeczami, które tak naprawdę ich blokują, więc stworzyłam taki mini kurs na razie domowymi sposobami. Zebrałam całą moją wiedzę rytualną, którą można sobie zrobić z moimi nagraniami, ze wszystkim. Tam jest cały opis tego, więc to już też niebawem na mojej platformie edukacyjnej. Więc będzie tam masa różnych naprawdę takich narzędzi dla siebie, żeby sobie pomagać właśnie, a to w oczyszczaniu energetycznym, a to w zrozumieniu, a to na przykład w regresji, a to w wewnętrznym dziecku na przykład, tak, w prowadzeniu do siebie, bo tak, żeby ludzie mieli też swoje narzędzia, tak, do tego, żeby mogli robić, więc tam mnie można znaleźć. Możemy znaleźć na TikToku, możemy znaleźć na LinkedInie. Ja praktycznie jestem wszędzie po trochu, że tak można powiedzieć, żeby dawać jak najwięcej tych informacji i tej wartości. Mam swoją grupę Soul Body Healing. Staram się ją prowadzić jak najwięcej w języku angielskim. Ona jest dopiero nowiutka, ja ją dopiero otwarłam, więc też zapraszam. I też mam wspólną grupę z Iwoną Gołąb, Soul Body Treatment, podnieś swoje wibracje. Tam mamy z 1300 osób, więc też tam rzucamy różnego rodzaju ogłoszenia naszych warsztatów, wyjazdów i dajemy różne informacje, więc tam je można znaleźć. A tak naprawdę ja już działam w tym wiele, wiele, wiele lat, a znana jestem na rynku angielskim jako OE Diamond Academy. Dlatego, że otwarłam swoją drogę, całą tą podróż z tym wszystkim poprzez właśnie OE Diamond Academy, tak nazwałam to. Często padają pytania, dlaczego OE Diamond Academy. Miało być One Diamond Academy, ale nie spinało mi się numerologicznie, więc po prostu wyciągnęłam stamtąd literkę i zostało OE Diamond Academy. Natomiast Akademia ma na celu właśnie tutaj poszerzanie świadomości, uzdrawianie wielopłaszczyznowe, wielowymiarowe, dlatego OE Diamond Academy. I ja ją już prowadzę od 2019 roku. W większości działałam w rynku angielskim, potem przeszłam mocno na rynek polski, a teraz tak sobie balansuję między rynkiem polskim, że tak powiem, tak, i rynkiem angielskim. Już tak bardzo biznesowo to nazwałam rynkiem, po prostu między polską społecznością i anglojęzyczną społecznością, tak? Ej, dobra. Dusza, czyli wiem, czym jest dusza, a jak rozumiesz, bo mówiłaś, że działasz wielowymiarowo, jak dusza jest połączona z sercem i intuicją? Czym one się różnią na przykład od naszego umysłu? Jak rozpoznać, co jest z duszy, co jest z ego, co jest z umysłu, co jest z serca, co jest z intuicji? Jak na przykład, jak to zacząć? Gdzie to w ogóle zacząć? Powiem Ci, że to jest droga. To jest często droga dłuższa niż nam się wydaje, która jakby każdy element pracy, którą wykonujemy ze sobą poprzez różnego rodzaju techniki i metody uzdrawiania ma na celu nas tam doprowadzić. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, że tak ma na celu doprowadzić. Dlatego, że tamo działanie z przestrzeni umysłu daleko nas nie zaprowadzi. A dlaczego nie? Dlaczego właśnie nie? Umysł jest nam potrzebny, ale często nam też ten umysł bardzo może mieszać i przeszkadzać. Szczególnie kiedy jest to nasze ego, które nas próbuje chronić, żebyśmy albo nie wychodzili ze strefy komfortu. Uczymy się różnych mechanizmów przetrwania tak naprawdę w dzieciństwie.
które później mają nam w dorosłym życiu służyć za takie nasze przetrwanie, że tak powiem, tak? Ja nie mówię, jakby ja rozpatruję ego w dwóch kategoriach. Ja to rozpatruję, to jest moje osobiste. Nie wiem, jak się do tego odnosi psychologia, nauka, ale ja to rozpatruję jakby w dwóch przestrzeniach, że może być to ego, które nas trzyma w tej strukturze, w tej siatce i nie pozwala nam wyjść z tego, żebyśmy nie mogli mieć tego lepszego, lżejszego życia, że tak powiem, i próbuje nam mieszać, tworząc nam różnego rodzaju historie w głowie, opowiadając nam różne historie, które w większości nawet się nie wydarzają, albo po prostu się wydarzają, bo już tak je projektujemy i tak je manifestujemy, że już się w końcu wydarzą. A z drugiej strony patrzę też na jakby na pozytywny aspekt ego, który tak naprawdę czasami nas pobudza do zmiany i pobudza nas do działania, że tak powiem, tak? Więc ja sobie to rozpatruję w dwóch kategoriach. I na to ego, które jest z mojego rozumienia negatywne, to jest takie, które mi cały czas na przykład nakręca korbę w głowie, tak? Które mi na przykład cały czas opowiada jakieś scenariusze, które na przykład robi mi takiego wewnętrznego krytyka, czyli mi krytykuje, tak? Czyli obcina mi skrzydła, chcę coś zrobić i nagle siedzę i mówi mi ta głowa, nie, to nie jest wystarczająco dobre, to nie jest takie, to musi być lepsze. Tak jak nawet się tu przygotowywałyśmy i ja się 15 tysięcy razy ustawiałam do tej kamery, żeby było dobrze, tak? Więc tu można powiedzieć ten aspekt taki, że mówi ci cały czas, że coś jest z tobą nie tak, że coś jest niedobre albo że czegoś nie jesteś w stanie zrobić, czyli blokuje cię, czyli blokuje twoje marzenia, blokuje twoje cele, które chcesz osiągnąć, blokuje ciebie. Też często ego może nam mówić, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy gorsi od kogoś, tak? Czyli ten aspekt ego ja traktuję jako negatywny, z którym trzeba zrobić porządek po prostu, tak? Po prostu nie dać mu władać nami, tak? Dlatego, że z poziomu serca i z poziomu duszy my wszyscy jesteśmy wspaniałymi istotami, tak? Każda osoba z nas przyszła tutaj do tego życia ze swoją ścieżką, ze swoją misją. Każdy z nas jakby robi różne rzeczy, niektórzy robią podobne rzeczy, tak? Ale każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z nas ma tą wyjątkową wibrację w sobie, do której przychodzą ludzie. I czy to zajmujemy się tutaj terapiami, mentoringami, czy tworzymy dzieła, tak, dla innych, czy uczymy kogoś tańczyć, jakby w różnych dziedzinach naszego życia każdy z nas przyszedł z tymi talentami, przyszedł z tym potencjałem, który w sobie ma. I często właśnie ten aspekt tego negatywnego ego zaczyna nam podcinać też te skrzydła i zaczyna nam to blokować, zaczyna nam pokazywać, że nie. Natomiast nasze serce, nasza dusza próbuje się przez to wszystko przebić w różny sposób, żeby nam pokazać, hej, jesteś cudowny, jesteś cudowna, hej, jesteś wspaniały, przyszłeś tutaj tworzyć piękne rzeczy w tym, w czym przyszedłeś, bo każdy z nas, tak jak wspomniałam, ma inną drogę, ma inną ścieżkę. I teraz to serce to jest centrum naszych emocji, to jest centrum naszych uczuć, tak? To jest centrum naszej duchowej świadomości. I jest też miejscem, gdzie doświadczamy tej miłości bezwarunkowej, tej empatii, doświadczamy tego współczucia, ale też przede wszystkim dla siebie, bo to jest też bardzo ważne, żeby zacząć zawsze od siebie i potem, żeby to dawać na zewnątrz, tak? Więc w naszym sercu są przetwarzane różnego rodzaju emocje, są przetwarzane różnego rodzaju uczucia i teraz to nasze serce może nam bardzo mocno też komunikować właśnie te doświadczenia, które miały miejsce wcześniej, pokazywać nam, co należy uzdrowić, co należy uwolnić, z czym sobie należy no, poradzić, tak? Dlatego, że no, nie jesteśmy robokopami i na przykład ja nie lubię tego, jeżeli ktoś uważa, że rozwój duchowy, to jest moje, że ja tego nie lubię, jeżeli ktoś w rozwoju duchowym mówi, że w rozwoju duchowym się wkłada pióra i bębenki i się tylko fruwa i jakby nie robi się żadnej pracy wewnętrznej. To jest takie, no to nie jest prawda, to przynajmniej nie jest moja prawda, nie wiem jak twoja. Wiesz co, nie, ja ostatnio sobie tak myślałam, że nie każdy, kto nosi białe rzeczy, jest czysty, albo ktoś, kto się do ciebie uśmiecha, życzy ci dobrze. I też właśnie my bardzo często myślimy, że jak ktoś się medytuje, ubrany jest na biało, no to już jest oświecony. A to właśnie to chyba tak jak mówisz, to nie do końca tak jest. Czyli czy byłoby odpowiednie, jakbym powiedziała, że ego to jest taki nasz krzykacz,
A intuicja to jest nasz szef, tak delikatnie łapie, tak delikatnie nas klepi po ramieniu i mówi: no może spróbuj, no ale halo, zobacz, jestem tu z tobą. Czy to byłoby, czy to się wpisuje w twoją definicję, w twoje porównanie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja mówię, że mamy tutaj aniołka i diabełka, i jedno to jest to ego, ten krzykacz w tej głowie. Ja to często nazywam korba, że mam w głowie korbę. Jak tam jest ciągła jakaś jatka i taki jest cały czas, a zrób to, albo nie rób tego, albo i to jest ta jatka, ja to nazywam ego. Natomiast intuicja to jest spokój i cisza. I to jest serce. W sercu jest zawsze spokój i cisza. I zawsze to mówię. Jak masz korbę w głowie, czyli masz ten natłok tych informacji, tych rzeczy, tych myśli, tego myślotoku, bo ja to miałam kiedyś. Ja byłam bardzo logicznym człowiekiem. Ja aż nie wierzę w to, że jestem teraz tak czuciowcem, że to mi się tak pozmieniało. Bo ja. Czuciowcem, jakie to fajne słowo, przepraszam, weszłam ci w słowo. Iza, czuciowiec. Tak, czuciowiec, bo ja całe życie. Byłam bardzo logicznym człowiekiem i żyłam z poziomu umysłu, ale to też dlatego, że miałam bardzo dużo traum i swoich doświadczeń, które były całkowicie suppressed, tak? W moim ciele, czyli były stłumione w moim ciele i były zablokowane, więc ja nie miałam do tego dostępu. Więc ja byłam cały czas w tej przestrzeni i cały czas tam. Bo to ci pozwalało przeżyć tak naprawdę, prawda? Bo gdybyś to wypuściła, to byś mogłobyś się rozsypać przecież, nie? I się rozsypało. Rozsypałam się na kawałki pierwsze. W końcu się rozsypałam. Przyszło to, wywaliło mi puszkę Pandory, jak ja to nazywam, otworzyło mi puszkę Pandory i nagle ni stąd, ni zowąd, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, tak? Stąd spadła właśnie, stąd mi się pojawiła depresja, niespanie, najpierw 2 miesiące, potem 4 miesiące, antydepresanty, różne cuda się wydarzały, ale to było zwykłe przebudzenie duchowe, znaczy ja to tak nazywam. Oczywiście to, co się tworzyło w mojej głowie i to, że ja się chciałam zabić i to, że ja miałam myśli samobójcze, ja rozumiem to, że psychologia to tłumaczy, że to jest poważne schorzenie psychiczne i psychiatria to tak nazywa i jakby ja tego nie wykluczam i nie mówię, że nie. Natomiast ja też z drugiej perspektywy patrzę na to jako głębokie przebudzenie duchowe, czyli właśnie to, co powiedziałaś, że to jest to śmierć tego ego, tego, że w końcu to przestaje tobą władać, a zaczynasz czyścić wszystko, wchodzić w tą całą przestrzeń, w te wszystkie warstwy, uwalniać, uzdrawiać traumy, doświadczenia, emocje i zaczynasz coraz bardziej osadzać się w ciele i wchodzić w to swoje ciało, w to swoje serce z takim wewnętrznym spokojem, bo w sercu jest zawsze spokój. I teraz intuicja to jest w ogóle nasza wewnętrzna mądrość, to jest nasza wewnętrzna wiedza, którą każdy z nas ma, tylko pod wpływem tego całego oprogramowania, tych doświadczeń, tych emocji. Czy to w tym wcieleniu, czy w innych, czy w dzieciństwie, czy w dorosłym życiu, to się tak nawarstwia, że potem się kopie i kopie i kopie i kopie i szuka i uwalnia i uzdrawia. I w momencie, kiedy zapanuje ta cisza w nas, w tym umyśle, że już ten umysł tam, on jest nam potrzebny, ale on już tam nie, jakby nie odgrywa pierwszych skrzypców, że tak powiem, jesteśmy tu osadzeni. To z tego poziomu jest nam łatwiej żyć i funkcjonować, bo I mamy to w ogóle nie jest zaufanie. logiczne, prawda? Przepraszam, znowu weszłam ci w słowo, bo głowa to logika, 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 a tak to ty czujesz, że będzie dobrze, nawet jak się dookoła wali, ty wiesz, że będzie dobrze. I nawet to nie musi być. Wszyscy mogą mówić, co ty w ogóle mówisz do mnie, Izo, co ty w ogóle gadasz, Kaśka, ale czujesz, że będzie dobrze i jest dobrze, nawet nie wiadomo skąd, a tu jest właśnie to prowadzenie przecież, nie? Dokładnie, dokładnie tak jest. I ważne, żeby temu zaufać, chociaż bardzo często jest tak, że się zdarza, że, nie, że jakby tego nie rozpoznajemy jeszcze, albo jeszcze nie do końca zawsze temu ufamy. I to jest proces, w którym dochodzimy do tego, że w końcu mamy takie stuprocentowe zaufanie do tego mojego wewnętrznego wiedzenia, tak? Dlatego ja zawsze mówię, że umysł da się oszukać. Ale energii się nigdy nie da oszukać. I to, co powiedziałaś wcześniej, że ktoś nosi białe szaty, że ktoś się tam afiszuje na bardzo uduchowioną osobę, czy opowiada rzeczy wyczytane z książki, to jakby też nie świadczy o tym, że ta osoba jakby
żyje tym i jest w tym rozwoju duchowym i ma posprzątane pewne aspekty, bo dla mnie rozwój duchowy to jest przede wszystkim sprzątanie wszystkiego. To nie jest odfruwanie w medytacjach i siedzenie w medytacjach. One są potrzebne i ja czasami medytuję, ale nie zawsze, wtedy kiedy czuję potrzebę, ale w większości czasu ja działam też przyziemnie, tak? Sprzątajmy podwórek, czyli zaczynajmy wewnętrzne dziecko. Robimy dokładnie też to, czym się zajmuje psychologia czy psychoterapia, tylko że ja działam troszeczkę innymi technikami i metodami, które doprowadzają to szybciej do jakby odnalezienia i rozwiązania tych sytuacji, ale też sprzątamy to wszystko, czyli sprzątamy całe podwórko. To nie jest tak w moim przynajmniej prowadzeniu duchowym, sprzątamy podstawy, bo często widzę, że osoby są bardzo mocno rozwinięte na wysokich czakrach i oczywiście mają ogrom mądrości w sobie, mają ogrom wiedzy, bo ta wiedza jest też przenoszona z poprzednich wcieleń. Natomiast dół, czyli podstawy, czyli czakra podstawy, sakral, splot słoneczny, czyli te pierwsze trzy podstawowe mama, tata, ja to tak nazywam, i energia żeńska, męska, nie jest to poukładane, nie jest to w ogóle zrobione. I cóż z tego, że ja sobie będę fruwać i odfruwać i sobie siedzieć tam w 5D, czy 4D, czy 6D, czy sobie, gdzie tam ludzie fruwają, bo ja też tam wchodziłam i w tych przestrzeniach byłam, ale chodzi o to, że potem przychodzi życie i rzeczywistość. I to, że ja sobie będę siedzieć w tym blisie, okej, bo on jest nam potrzebny do relaksacji, do różnych rzeczy, on jest nam potrzebny, żeby nas wyciszyć, uspokoić układ nerwowy, tak? Mamy bardzo dużo benefitów z tym związanych, możemy się uzdrawiać przez medytację, ale no, trzeba też popatrzeć relacja mama-tata, trzeba popatrzeć na relacje samym ze sobą. To są bardzo ważne aspekty, które... Że trzeba odwagi do tego, Iza, albo trzeba, wiesz co, żeby to zrobić, to trzeba albo już nie mieć siły, żeby udawać i po prostu się rozsypać. Aleksa, stop. Przepraszam. Albo wie... Aleksa, stop. No. Przepraszam, tutaj mamy gościa słuchającego. Albo tak właśnie jak mówiłam, albo trzeba się rozsypać, albo trzeba, wiesz, takiej ogromnej odpowiedzialności, że ja chcę inaczej, bo wiesz, dużo łatwiej jest na przykład spotkać się z koleżankami i obgadywać wszystkich dookoła, niż mówić o sobie, albo o tym, co się dzieje u nas, albo rozmawiać o jakichś marzeniach, albo o tym zadawać ważne pytania na przykład. I tak, no, wiesz, no, ten rozwój to wcale nie jest taka prosta rzecz. W ogóle nie jest prosta, ale ona nie ma być prosta. Ona ma być trudna, ona ma być bolesna, ona ma być ciężka. I potem następuje ten taki moment, w którym możemy w końcu wziąć oddech. Ja pamiętam przez moje 4 lata takiego totalnego rollercoastera, że jakby nie wiedziałam, co się już ze mną dzieje. Mam taką jedną medium właśnie, której robiłam dedykację w mojej książce. Ja czasami sobie do niej dzwonię i czasami sobie biorę z nią sesję. Jak już ja stoję pod murem, już mówię, no już nie wiem, co ja jeszcze tu mogę wynaleźć w sobie, żeby to coś uzdrowić, żeby to coś zmienić, żeby było jeszcze lepiej w moim życiu. To wtedy dzwonię sobie do niej i ona mi tam energetycznie patrzy na pewne sprawy, których może ja jeszcze nie widzę, bo wiadomo, no, nas ego nasze trzyma najsilniej, więc nam wiele rzeczy nie chce pokazać. Łatwiej nam jest dostrzegać rzeczy u innych, a często jest nam ciężej to po prostu widzieć u siebie. Więc ja sobie robię taki memory five, telefon, dzwonię wtedy i mówię, powiedz mi, czego ja nie widzę, co mam uzdrowić jeszcze, co mam uwolnić. I już wtedy ja wiem jakby swoimi narzędziami, co z tym dalej zrobić i jak to zrobić. No ale ona na przykład mi wtedy pokazuje rzeczy, których na przykład ja nie widzę. Dlatego uważam, że... prowadzenie na przykład mentora, takiego, który też przeżył swoją własną drogę życiową, nie, że tam się naczytał książek, czy posłuchał parę podcastów, no i chce teraz uzdrawiać ludzi, tylko po prostu osoby, które naprawdę przeżyły swoją jakąś drogę głęboką, znalazły rozwiązania, wiedzą, co z tym zrobić, mają w tym doświadczenie, mają wiedzę, to jest naprawdę to jest ważne, dlatego że taka praca z mentorem o wiele szybciej pomoże komuś dojść do rozprogramowania tego, niż jeżeli ta osoba miałaby to robić sama, tak jak ja robiłam. I ja miałam 4 lata takiego totalnego rollercoastera, że nie wiedziałam, co się w ogóle ze mną dzieje. Ja nie wiedziałam, w jakiej ja rzeczywistości żyję, dlaczego ja tego wszystkiego doświadczam. Ja nawet tego na początku nie umiałam nazywać, po prostu ja to doświadczałam i czułam. No i później pewnego dnia spotkałam się właśnie z tą medium, bo ją poznałam i opowiedziałam całą tą historię, jakie ja miałam różne doświadczenia.
No i ona mi zaczęła mówić właśnie tak, tak po ziemsku mi zaczęła to mówić. Okej, okay, byłaś w relacji narcystycznej. Okej, okay, byłaś w relacji karmicznej. Okej, okay, doświadczałaś przerabiałaś swoje lekcje z trzech poprzednich wcieleń i swoje dzieciństwo. I ona mi to tak zaczęła opowiadać. Ja mówię, aha, okej, okay, dobra, to jest to, co się wydarzało, tak, ze mną. I później zaczęłam czytać książki, zaczęłam słuchać podcastów. No i rzeczywiście zaczęły mi się pokazywać te pewne rzeczy. Na przykład praca z wewnętrznym dzieckiem, no różnie to się nazywa, ludzie mają bardzo na to naukowe jakieś tam dziecko cienia, dziecko słońca, jest mnóstwo książek różnych i tak dalej. Ja na przykład jak prowadzę swoje warsztaty, czy prowadzę swoje mentoringi, to też pokazuję i prowadzę tam, do tych przestrzeni, ale po prostu przez moje takie sposoby, które mam i też nie zawsze mówię tak na ofen, tak, ja robię z tobą pracę z wewnętrznym dzieckiem. Po prostu ja uwalniam z tobą blokady na różnych poziomach, które są, ale my idziemy wtedy jakby w każdy ten aspekt. No i praca, jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałaś, o rozwój, to jest cholernie ciężka praca i dlatego do tego trzeba mieć odwagę i do tego trzeba mieć chęci i do tego trzeba mieć przede wszystkim dużo miłości i cierpliwości do siebie samych, dlatego że często dotykamy bardzo dużo bolesnych rzeczy, ale musimy pewne rzeczy dotknąć, żeby się od nich uwolnić. I czasami też jest tak, że jak pracuję z kimś, na przykład chociażby nawet tańcem czakralnym, który się może wydawać, to nie jest taniec intuicyjny, to jest taniec czakralny, terapia tańcem. Więc tutaj może się też okazywać, że jakby, o, ale ja już przerabiałam mamę, a ja już przerabiałam tatę, a ja już coś tam... To robiłam. Słowo w ogóle, ja przerobiłam, nie? Ja przerobiłam rodziców. Tak. Rodziców, co się przerabia i przerabia i przerabia. I zawsze się coś pokaże nowego, co trzeba przerobić. No, ale na przykład w tym, jak prowadzę do tańca czakralnego, to jest praca z ciałem, czyli uwalniamy z przestrzeni, to jest praca z energią, z duszą i z ciałem fizycznym. I wtedy uwalniamy to z pola od razu, daną rzecz i nagle się okazuje, a ja myślałam, że ja już to mam zrobione. O, opiecy no, mnie już nie bolą, nie? A bolały. Albo załóżmy, tu mnie nie mrowi, a mrowiło. Tak, bo pokazuje się na przykład, że tak, no to było zrobione na poziomie umysłu. Dlatego ja bardzo często też zadaję komuś pytanie, jak ktoś do mnie mówi, a ja odpuściłam, a ja wybaczyłem. Ja mówię, a na poziomie umysłu czy serca? Ach, a to istnieją takie dwie formy? Ja mówię, no tak, no bo to, co z ciała, to z ciała, a to, co z umysłu, to z umysłu. Nie zawsze umysł wiąże się z ciałem, tak? Nie zawsze sama świadomość od razu uzdrawia i rozwiązuje problem czy konflikt. Jeżeli jest puszczone to również z emocją i ze źródłem powstania tego pierwotnego konfliktu czy sytuacji, to tak. Ale jeśli nie ma tego pierwotnego źródła i nie idzie za tym emocja, no to nie, no to trzeba iść dalej i trzeba wejść w to głębiej. Więc intuicja się z nami cały czas, tak jak powiedziałaś, porozumiewa, właśnie dając nam takie delikatne informacje, takie, to jest taki szept. I dlatego trzeba naprawdę takie mieć... Takie piórka, nie? Takie delikatne pióreczka. Dlatego trzeba mieć duży spokój wewnętrzny w sobie i opanowaną tą przestrzeń, żeby to usłyszeć. Bo jak tutaj jest ego i jest taka jatka, a intuicja jest bardzo subtelna i bardzo cicha. I to jest czasami taka szybka informacja, po prostu coś. I teraz ty masz dosłownie parę sekund na to, żeby albo pójść za tym, albo już potem wchodzi umysł i zaczyna mówić, a nie, no bo po co ty będziesz jechać na warsztaty 2 godziny? No, właśnie, to tak jest, że przeważnie ta nasza pierwsza taka myśl to jest właśnie nasze serducho i zaraz właśnie, o, chcę pojechać do Hiszpanii. Zaraz, a po co do Hiszpanii? Jeszcze ciebie tam nie było. A to drogo, nie dostaniesz urlopu. No w ogóle, po co ci to w ogóle? Nie masz pieniędzy, nie możesz sobie na to pozwolić, patrzysz na stan konta, rzeczywiście widzisz tam, o Jezu, nie stać mnie, nie mogę tam pojechać i już się nawijka cała robi, nie? A serce cię tam poprowadziło. Tak. I czasami trzeba zrobić koło, żeby wrócić do tego samego miejsca i po 5 latach do tej Hiszpanii pojechać na przykład. I zapowiedziałaś taką rzecz, że żeby pracować nad sobą, trzeba mieć do siebie dużo takiej cierpliwości, miłości. No ale no bądźmy uczciwe, no nie każdy, na przykład, no powiedzmy, gdy ja gdzieś tam zaczynałam, to ja po prostu nie cierpiałam siebie. Ja żyłam w takim ogromnym, ogromnym poczuciu winy, bo no pewnie wiesz, jak byłam dzieckiem, to podpaliłam dom, wiesz, niechcący, ale to te emocje gdzieś się we mnie zapisały i przez 39 lat mojego życia ze mną po prostu mnie tutaj siedziały. I
Każdy z nas ma bardzo różne emocje w sobie, które trzymamy jak ten plecak z kamieniami. I nie mamy czasami sił już tego nieść. Gdzie zacząć? Bo na przykład ktoś może słuchać naszej rozmowy i powiedzieć, dobra, chcę coś zrobić, ale jeszcze nie jestem gotowa na mentoring żaden, ja do żadnych wróżek, ja nigdzie nie będę chodził, do żadnych psychologów, ja nie. Ale chciała, jak podpowiedzieć, jak zacząć, żeby chociaż zobaczyć, że tak, jestem w tym miejscu i to jest taki rozpierdziel, ale jest. I jak to zacząć, jak, co byś podpowiedziała takiej osobie, albo czy masz jakieś ćwiczenie na to, żeby chociaż się zatrzymać, albo wyciszyć, albo co? Powiem ci tak. W zależności od tego właśnie też, co rezonuje z tą osobą, w jakim miejscu ta osoba jest, bo w moim przypadku ja zostałam jakby wrzucona w ten roller coaster. To nie było tak, że ja sobie siedziałam i patrzyłam na swoje życie i sobie myślałam, no to mi nie działa, tamto mi nie działa. U mnie po prostu to było nagle, to się zaczęło dziać nagle i to było tak szybkie, że ja nie zdążyłam w ogóle się zatrzymać, po prostu padłam. I dopiero stamtąd z tego samego dna po kolei wychodziłam i później się cofałam i znowu wychodziłam i cofałam i jeszcze szłam dalej, a później wyżej i potem znowu. I to było takie bansowanie, bo często trzy kroki do przodu, 7 do tyłu. Dokładnie. A potem na przykład 1 do tyłu, a 3 do przodu. I tak to jest w tym rozwoju. I ja do tej pory mam też takie momenty u siebie w moim własnym rozwoju, bo to nie jest też tak, że ja już jestem cała przerobiona. Zresztą też nie chodzi o to, żeby się całemu też przerabiać, bo pewne rzeczy trzeba po prostu zaakceptować, bo to są nasze takie core osobowość na przykład, to jest to, jacy my po prostu jesteśmy. Tak, i to też jest naszym zasobem, prawda? Dokładnie. I też pewne rzeczy trzeba zaakceptować, a tylko to, co mi przeszkadza, albo co może być raniące dla mnie lub dla innych, na przykład w jakimś tam kontekście. Oczywiście każdy jest odpowiedzialny za swoje emocje i za to, co przeżywa. To jest jakby kolejny aspekt. Ale to wtedy w to patrzeć i to zmieniać. Bo kiedyś, wczoraj rozmawiałam z moimi przyjaciółmi i mój przyjaciel do mnie mówi tak, że no ja to tam w ogóle nie rezonuję z tymi wszystkimi tymi. On jest bardzo też taki uduchowiony i tak dalej. Jest też po Reiki, w ogóle ze mną 2 stopnie zrobił, ale na przykład akurat Hellinger do niego nie przemawia. Ustawienia i tak dalej. Ja na przykład bardzo lubię ustawienia. Do mnie one przemawiają. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest słowo, które można użyć. Ja lubię ustawienia. Podoba mi się... Nie pęczki, nie? I podoba mi się to, jak działa ta energia w polu i tak dalej. Ale na przykład z jego perspektywy to było, że ale po co tam wchodzić, po co tam grzebać i szukać? Ja mówię do niego, słuchaj, masz szczęśliwe małżeństwo, dobrze zarabiasz, masz spokój, masz ciszę, rozwijasz się, nie masz powodu, żeby tam iść grzebać. No co ty tam chcesz iść szukać, grzebać? Skoro w twoim życiu jest dobrze, a przynajmniej tak sobie mówisz, że jest dobrze i nie czujesz potrzeby, żeby coś z tym robić, to nie grzeb tam, to nie wchodź, nie kop, bo to nie ma potrzeby. My wchodzimy i kopiemy i szukamy wtedy, kiedy no jest źle, kiedy jest ciężko i kiedy widzimy, że jednak coś nas blokuje. No i potrzebujemy dowiedzieć się, co nas blokuje i to uwolnić, tak? Wracając do twojego pytania, jakby co powiedzieć? Wiesz, to jest takie dosyć, powiem, ciężkie, żeby komuś powiedzieć co, bo to jest adekwatne też do pola. Ja bardzo lubię działać z polem, nie lubię tworzyć jakichś tam takich, wiesz, historii. Kim jest pol? Kim jest pol? Pole energetyczne. I to, co płynie z pola, ale tak jak powiedziałaś wcześniej, jeżeli jest osoba, która nie jest gotowa na głęboką pracę, na głęboki mentoring, czy nie jest gotowa na psychologa, czy na psychoterapię, to tak naprawdę no, ciężko jest powiedzieć tej osobie, jak zacząć, jeżeli ona wypiera wszystko i mówi, że tego nie chce, tamtego nie chce, to z nią nie rezonuje, tak? Natomiast jeżeli są osoby, które okej, czuję, że coś w moim życiu nie działa, i chcę coś w moim życiu zmienić. Najpierw pytanie, co nie działa z twojej perspektywy i co chcesz zmienić? Czyli jakie byś chciała, żeby twoje, czy chciał, żeby to twoje życie było? Jak chcesz się czuć w tym życiu? Jakie masz pragnienia, jakie masz marzenia? Czasami zadaję komuś pytanie, a jak pasja? Jakie są twoje pasje? Co pobudza cię do życia? Nie mam żadnych pasji, tylko praca, dom, praca, dom, praca, dom. Więc
Dusza to jest kreatywność, dusza to jest taniec, to jest muzyka, to jest pisanie, to jest stworzenie. Co? To jest tworzenie na każdym w ogóle, na każdy sposób tworzenia. Dokładnie. Kreacja, biżuteria, art, wszystko to jest po prostu przejaw duszy, to jest nasza prawa półkula, lewa logika, tak? Będzie nam tam liczyć cyferki, będzie nam tam różne tworzyć rzeczy, tak? Natomiast dusza się chce przejawiać i teraz w zależności od tego, jaką jesteś osobą, co z tobą rezonuje, na co ty możesz się na początku otworzyć, bo my też to nie jest tak, że się otwieramy ze wszystkim od razu na początku. Jest też tak, że ja zachęcam w ogóle do testowania różnych rzeczy, tak, żeby sobie przetestować rzeczy, które z tobą rezonują, bo dla każdego będzie coś innego, tak? I jedni będą rezonować z tym, inni będą rezonować z tamtym. Jeżeli ktoś na przykład ma naprawdę duże problemy takie, no na przykład mentalne, tak? Mentalne, no problemy, czy jakby jest w jakimś naprawdę ciężkim momencie swojego życia, w jakimś stanie, na przykład nie zna kompletnie siebie, nie wie, nie rozumie nawet pojęć aspektu ego, emocji i tak dalej, no to zacząć najlepiej jest no, od podstawy, iść do psychologa, tak? No bo ja na przykład nie będę w stanie popracować z osobą, która kompletnie wypiera rzeczy, którymi ja się zajmuję i które na przykład ja robię. I ja nawet nie będę chciała prowadzić takiej osoby, bo do mnie na sesję przychodzą osoby, które przede wszystkim rezonują z technikami i z tym, czym ja się zajmuję i w jaki sposób ja pracuję. Które są gotowe na to, że po tych sesjach naprawdę zmieni się ich życie i czasami musi być tak, że wyjdą z relacji małżeńskiej, że będą musiały zmienić pracę, czasami nawet kraj, będą musiały wprowadzić dużo zmian do swojego życia, a jakby nie każda osoba, która wchodzi na początek jest gotowa na takie duże zmiany i takie duże transformacje, więc ja wtedy tak myślę, że może psycholog był dobrym rozwiązaniem, żeby najpierw zrozumieć siebie, o co mi chodzi, skąd to się wzięło. Czasami ludzie są bardziej logiczni, więc wolą takie bardziej naukowe wytłumaczenia, żeby ktoś im naukowo... Dla mózgu, żeby mózg zaakceptował, bo wtedy wiemy, co czujemy, nazwać tą emocję i wtedy ją uwolnić w inny sposób, a dopiero może później chodzić ktoś... indziej, gdzie indziej i szukać innych, żeby się nie zamykać, bo ja uważam, że to wszystko można naprawdę pięknie wszystko razem połączyć, bo można połączyć i psychologię, i psychoterapię z takimi formami na przykład pracy, którą ja wykonuję. To jakby jedno drugiemu nie przeczy, bo mam też klientkę, która jest u psychologa, ale która korzysta z moich też sesji terapii mentoringowych i my tutaj zajmujemy się, ale ona już też była ileś tam lat w terapii, więc ona już ma głębokie pojęcie też o wielu takich aspektach, na których ja się nie muszę skupiać i tłumaczyć tego, bo szkoda na to czasu, tylko ja przychodzę od razu w konkret transformację, więc ta osoba już wtedy rozumie na przykład, że podczas transformacji mogą zachodzić, czasami się może gorzej czuć, że może coś innego się wydarzyć, że nagle będzie na przykład musiała podjąć jakieś naprawdę radykalne kroki, żeby mogła przejść dalej do tego celu, do którego chce iść, tak? Więc ja na przykład nie mam czasu z kimś przerabiać wiedzy takiej stricte psychologicznej, tłumaczyć komuś i iść w tym, tylko już idziemy gdzie indziej, po prostu idziemy gdzie indziej. Więc jak osoby, które zaczynają, to może warto byłoby skorzystać z tej przestrzeni najpierw, zobaczyć, poczuć to, czy pasuje, czy odpowiada. Jeżeli nie, no to szukać dalej, czy iść na ustawienia, chociaż ja osobiście, szczerze powiem, uważam, że ustawienia już są dla osób też takich dosyć takich już przerobionych trochę, że tak powiem. Tak, bo jeśli ktoś wejdzie w energię dziecka albo właśnie ma poczucie, że jest ofiarą, tak, to wtedy też no, musi trochę poczekać, żeby... Ale to wtedy wychodzi, nie? To wtedy tak, też wyjdzie. Tak. Bo to też czasami później trzeba wsparcia kogoś bo na przykład ja brałam sama udział w takim ustawieniu. Ja w ogóle naprawdę kocham ustawienia. Ja robię ustawienia, ale inne, nie Hellingera. Ja robię ustawienia rodzinne, one działają tak, w polu od razu, z dnia na dzień. Po prostu 3 sekundy się zmieniają rzeczy. Jest niesamowite, ale to jakby nie ma znaczenia teraz, to jest nieistotne. W ustawieniach Hellingera była dziewczyna, która dowiedziała się o jakiejś tam tajemnicy. Ja też się dowiedziałam o pewnej tajemnicy u mnie w rodzie. A poszłam się tylko dowiedzieć o pieniądze i o biznes, nie? A z tego biznesu i z tych pieniędzy wyszła tajemnica rodowa, no, która mocno zamieszała. Dlaczego nie płynie?
Tak, dlaczego na przykład wtedy na tamten czas nie płynęło i pokazało się właśnie, że te pieniądze leżały na ziemi i tak dalej, i to poprowadziło mnie do odkrycia tajemnicy rodowej, która była dla mnie na tamten moment dosyć mocnym szokiem. I no, pamiętam, jak leżałam na ziemi i ryczałam po prostu tak, że się nie mogłam podnieść przez dłuższy czas, a potem jeszcze wyrzucałam agresję do oprawców i tak dalej, więc to było grube. Tylko że ja jestem już po 14 latach pracy ze sobą i ja doświadczyłam Hellingera i jakby ja się poskładałam po tym, w sensie, że tak powiem, ja się poskładałam po tym ustawieniu. Ale była też dziewczyna, która dowiedziała się, która w ogóle wyparła, zamknęła i zamroziła tą informację jeszcze dodatkowo, o której się dowiedziała, że była wtedy gwałcona przez swojego dziadka. Więc to było takie dla niej, że ona tego jakby, ona to zamroziła jeszcze bardziej, więc jakby została z tą informacją, ale jakby dalej, no co dalej? No, ale właśnie widzisz, na przykład w ustawieniach, właśnie dlatego bardzo ważne jest wybrać takiego terapeutę, który nie spuje kolejnej traumy, bo chyba najgorsze jest zrobienie traumie na traumie, bo właśnie to też tak. Jest temat naprawdę bardzo, bardzo konkretny i no, ale to tak jak mówisz, ale wiesz, też z ustawień każdy wyciągnie tyle, na ile jest gotowy i dojdzie do miejsca, do którego jest gotowy, więc to też jest tak, że jeśli coś się komuś pokaże, nie ma czegoś takiego, że coś ci się pokaże, na co nie jesteś gotowa. Kwestia jest tego, jak to zostanie poprowadzone i jak zostanie domknięte, żeby ktoś, jak wróci do domu, żeby po prostu, tak jak mówisz, żeby zamknąć proces, żeby wiedzieć, co robić dalej. No i właśnie o to chodzi, że każdy znajdzie chyba drogę do tego, że do rozwoju. Dokładnie, dlatego warto jest sprawdzać i testować i nie zamykać się na nic kompletnie, tylko otworzyć się na wszystko i próbować, tylko żeby mieć też z tyłu głowy, że pewne techniki i pewne metody również potrzebują czasu, żeby po prostu też nie skakać, bo czasami jest też tak do mnie, przychodziły czasami na rozmowy osoby, które mówiły, no z tego korzystałem, to robiłem. I jakby no, niby nie działa. Ja mówię, każdą rzecz, którą robisz, działa, tylko może twoje oczekiwanie tego było wyższe niż to, co na dany moment tobie się pokazało, ale każda metoda, którą używasz, każda rzecz, każda jedna terapia, każdy jeden nurt, który używasz, on tobie daje wartość. Ale nie możesz tak, że w jeden dzień idziesz tu, w drugi dzień idziesz na to, w trzeci dzień idziesz na tamto, bo już potem nie wiesz, co działa, co nie działa, co działa lepiej, co ci daje coś. Więc ja osobiście, co mogłabym powiedzieć, warto jest przytrzymać się pewnej, nie wiem, techniki, nurtu, metody i dać sobie szansę przez jakiś czas, żeby zobaczyć, co ta metoda i technika daje. Chodzi mi na przykład jakby psychologia i na przykład energia, może to być razem połączone, bardzo fajnie to może być połączone, tak? Czyli na przykład powiedzmy Hellinger może być ustawiony, połączony z wiedzą na przykład z psychologiem, może to świetnie działać, nie wszyscy potrzebują też tego psychologa, ale ci, którzy potrzebują na przykład, to mogą sobie fajnie ten proces hellingerowski na przykład z psychologiem dalej poprowadzić, co się wydarzyło i tak dalej. Natomiast chodzi mi bardziej o, jak są dwie potężne energetyczne metody i techniki, że czasami lepiej iść przez jakiś czas tą jedną. Żeby dać czasowi czas. Tak, dać sobie czas, podmykać pewne rzeczy, zobaczyć, co się uwolniło i przetransformowało i wtedy pójść w kolejną potężną energetyczną technikę. Dlatego, że działanie na poziomie energii, działanie na poziomie duszy, to jest bardzo głęboki, mocny proces, który też układa się często przez wiele miesięcy. Bo to, że my zrobimy coś, co się zadzieje w polu, mówię tu ogólnie o pracy energetycznej, nie odnoszę się do Hellingera, mówię o mojej też pracy energetycznej, że często jest też tak, że dużo się przetransformuje i zmieni już na tu i teraz, ale dużo się transformuje i układa w przestrzeni energetycznej jeszcze długo po. Bo tam wtedy, kiedy te rzeczy zachodzą, procesy, i wtedy trzeba odbyć kolejne spotkanie, żeby okej, okay, bo ten proces domknął coś, wyczyścił, ale pokazał coś kolejnego. To jest tak jak ta cebula, jak obieranie cebuli. I teraz no ktoś może powiedzieć, no dobra, no jedna sesja, dwie sesje, no to zrobimy, co mamy zrobić, ale otworzymy cię też
i zaczną się otwierać inne rzeczy, tak, które będą chciały wyjść i się uzdrowić. I co wtedy? No nie możesz tak zostać. A często jest też tak, że na przykład po 6 spotkaniach mentoringowych bardzo często u ludzi, jak ja resetuję całą tą starą matrycę, jest chaos. Często jest chaos się wytwarza, dlatego że zmieniamy całe pole energetyczne, czyli uwalniamy cię od naprawdę bardzo głębokich rzeczy i teraz to jest potrzebny czas, żeby to powoli, krok po kroku sobie bezpiecznie, powoli uwalniać, ale potem my potrzebujemy czas, żeby złożyć. Czyli żeby tak, bo tu wtedy chodzi też nawyki, prawda? Jak w coś nowego wgramy, to też są nowe nawyki, które trzeba wdrożyć, które wymagają czasu, a to już mamy właśnie samodyscyplinę między innymi do tego, nie? I te, jeszcze to jeszcze my jako istota musi się dostroić do nowej wibracji. Dlatego, że jeżeli my całe nasze życie byliśmy przyzwyczajeni do danego typu wibracji, na której jesteśmy, na przykład w danym schemacie, w danej rzeczy, na przykład byciu w poczuciu, powiedzmy, nie wiem, ofiary, bo ofiara ma na przykład secondary gain, czyli ma na poziomie podświadomym często jest korzyść. Już jak ktoś jest tyle w tej ofiarze i tak już się przyzwyczaił do bycia tą ofiarą, to często jest podświadoma korzyść, że on nie wyjdzie z tej ofiary, bo na przykład jak wyjdzie z tej ofiary, to już nikt się nim nie będzie zajmował, to już nikt nie będzie go tam tulał, chodził. Wiadomo, różne mamy mechanizmy z dzieciństwa, tak. Nie będę w to wchodzić, bo to jest temat na kolejne parę godzin. Żeby to jest drugi temat, naprawdę. To teraz, jeżeli ktoś był cały czas ofiarą i nagle, bum, wychodzi z poziomu ofiary, zostaje wyciągnięty program, zostaje uzdrowiona trauma na przykład bycia tą ofiarą, to teraz ta osoba jakby nową rzeczywistość swoją tworzy, jakby odkrywa swoją nową rzeczywistość. Ona od nowa musi wykreować swoją rzeczywistość. Jak to jest nagle żyć, żeby się nie utożsamiać z ofiarą, żeby nie być tą ofiarą? Że jakie to jest dziwne, to jest taka jakby nowe życie, jakby taki rebirth. No ja się na nowo rodzę i teraz ja muszę się nauczyć, jak żyć, nie być tą ofiarą, czyli jak siebie z powrotem nie wprowadzać w to poczucie bycia tą ofiarą, na przykład lub żeby czegoś nie doświadczać znowu jako ofiara. Więc to jest kolejny nowy aspekt. Więc to jest takie burzenie wieży i stawianie nowej wieży. A nie możemy tylko zburzyć wieżę i zostawić, no bo wtedy już jest to roller coaster. Dlatego często ja polecam mentoringi dłuższe, przynajmniej 12 spotkań, 18 spotkań, bo ja wiem, że ja z tobą mogę zrobić fajną robotę, ale ja ci zburzę, ale wybudujemy. Ale żeby to nie było tak, że ktoś przyjdzie na jedną, dwie sesje i będzie oczekiwał, że cuda, wianki się nie wiadomo jakie zadzieją, chociaż się i tak dzieją, ale to nie na takim poziomie, jeżeli chcesz całe życie przetransformować, czy przynajmniej dużo rzeczy, które masz do przetransformowania. Dlatego, że to chodzi o ten proces. Ja sama w procesie wiele lat bywałam i sama nieraz jak wchodzę w coś, uzdrawiam u siebie, to też jestem w procesie i to też trwa. I wiem, że czasami chciałabym, żeby to było na już, na wczoraj, na przedwczoraj, ale z drugiej strony wiem, że to tak nie działa. Żeby to było bezpieczne i żeby to było dobre, to trzeba to zrobić mądrze. Trzeba to zrobić z głową i z sercem. Tak, i jeszcze jak myślimy o duszy, jeśli to jest na przykład kolejna reinkarnacja, to tak naprawdę dla duszy to jest moment. A nam się wydaje, że 3 miesiące to jest długo. Tak, dokładnie. Wiesz, ja kiedyś jak usłyszałam, jak miałam właśnie tą głęboką depresję i miałam te myśli samobójcze i tak już nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, byłam wrakiem człowieka wręcz, gdzie z takiej zawsze zadowolonej, uśmiechniętej dziewczyny nagle tak się we mnie poddarzyło. Jakby osoba, która nie przeszła tak naprawdę takiej głębokiej, bo to nie chodzi mi o stany depresyjne, że ty jesteś smutna, siedzisz i jesteś smutna, bo to smutek to może być żałoba, ale chodzi mi o taki naprawdę głęboki stan depresyjny. Mnie diagnozowano z różnymi tam, wymyślano mi różne nazwy medyczne na to, co tam się ze mną działo. Ale chodzi o ten fakt, że jak ja patrzę na siebie z tej perspektywy teraz i sobie myślę, kurde, co ten mój mózg wytwarzał, co ten mój mózg projektował, to jest po prostu nie do opisania. I czasami słyszę coś takiego, bo na przykład są klienci, którzy, na przykład jest klient, który powiedzmy ma jakąś depresję, naprawdę głęboką depresję, ale rodzina tego nie rozumie, no bo na przykład rodzina nie była w takim miejscu. I dla tej rodziny jej się wydaje, a tam myśl pozytywnie, a afirmuj, a coś tam. Nie, to tak nie jest, to tak nie działa. To, że ja przyjdę i ci powiem myśl pozytywnie, to nie jest tak. Tam jest w ogóle, to jest cała biochemia w ogóle, która się wydarza w tym mózgu i jak się tam te neurony zrywają, tworzą nowe i tak dalej, jakby to tam jest cała masa różnych procesów, które się tworzą w mózgu. I to nie jest takie hop-siup,
To nie jest guzik, który sobie wciśniesz, bo trzeba. I zobacz, nie wiem, tak jak ty mówiłaś o rodzinie, ale zobacz na Facebooku teraz, wiesz, są te posty robione przez sztuczną inteligencję albo w ogóle przez normalnych użytkowników. Dasz radę, a właśnie afirmuj, możesz wszystko. Jak komuś się nie chce wstać rano albo nie chce się komuś żyć, to przynosi zupełnie inny efekt, prawda? Dokładnie, a jeszcze jak ci mówią, weź się uśmiechnij, a czemu ty się smucisz, a przecież ty w ogóle, co ty sobie wymyślasz, jakąś depresję? No i takim ludziom jest naprawdę ciężko, bo ja teraz już wiem, jak to jest, co może się tworzyć w tej głowie i mówię, że ja kocham życie, ja po prostu kocham życie, a w pewnym momencie ja chciałam odebrać sobie to życie i to po prostu się pojawiło z dnia na dzień, to się pojawiło, to po prostu ta puszka Pandory się otworzyła, wszystko pękło. I nagle wszystkie traumy, wszystkie przeżycia, które miałam, doświadczenia, nagle bum, odklikały się i nagle to się zaczęło wszystko pojawiać. No i na wszystkich poziomach cały ten roller coaster uzdrawiający, no mnie to akurat dosyć szybko się podarzyło, tylko dlatego, że ja mam taką drogę życiową, ja mam taką ścieżkę życiową, jako dziewiątka numerologiczna również, tak? Jako właśnie nauczyciel duchowy, jako terapeuta, jako prowadzenie ludzi, więc ja musiałam to przerobić troszeczkę szybciej. Czasami ludzie przerabiają to latami i siedzą w tym, ale chodzi o to, żeby to też osoby zrozumiały, które mają w domu osobę, która jest naprawdę w głębokiej depresji, że to chodzi o całą biochemię też ciała. To nie chodzi tylko o afirmowanie. Afirmacje to sobie można wsadzić, że tak powiem, w żyć w tym momencie, bo to w ogóle jakby to jest ostatni element, jaki w ogóle istnieje. Tak, afirmacje, ja mam osoby, które przychodzą do mnie na mentoring, które są parę lat w prawie przyciągania u jakichś tam guru różnych w internetach. I mówią do mnie, już robię tyle tego wszystkiego i nie działa, i nie działa, i nie działa, bo oni ci tam wszystkiego nie powiedzą, co ty masz robić, bo oni za ciebie nie pooczyszczają twojego pola energetycznego, oni za ciebie nie pouwalniają blokad, które ciebie blokują, że te afirmacje nie działają. To tak. Trzeba się zająć podstawą i tak, wtedy ty możesz działać z poziomu umysłu. Tak, masz zabetonowane nogi, jak ktoś ci każe latać, nie? Dokładnie. Wszystko trzeba krok po kroku zrobić i przejść. No i czasami, wiesz, ja się tak emocjuję, jak o tym mówię, dlatego że tyle lat mi zajęło w ogóle inwestowanie w siebie grubych pieniędzy, uczenie się różnych rzeczy, moich ciężkich, bolesnych doświadczeń, żeby w ogóle do tego momentu dojść. I czasami mam wrażenie, że ludzie odbierają trochę to inaczej, niż ja to chcę przekazać. Jakby intencję mam dobrą, a czasami to się niedobrze kończy, ale pokazać, że naprawdę nie trzeba siedzieć tam 15 lat i rozkminiać tego wszystkiego, można troszeczkę szybciej, ale nie tak, że z dnia na dzień i w jedną noc, no bo to jest jednak ten proces i ta gotowość i ta dusza nam odsłania po kawałku też, bo nie każdy może pójść od razu do sedna i do źródła, bo go to totalnie rozwali i to będzie miało efekt kompletnie odwrotny, a nie taki, jaki był zamierzony, więc ja zawsze o tym mówię i przestrzegam o tym. Tak. Iza, ostatnie pytanie. Powiedziałaś, że kochasz życie. Dlaczego je kochasz? Dlaczego kochasz życie? Życie to dar. To jest coś pięknego. Jakby nie każdy ma możliwość doświadczania życia. Nie każdy jest już, nie, jakby dalej jest na tej ziemi, żeby doświadczać tego życia. Ja kocham życie dlatego, że ja byłam na skraju utracenia tego życia. Ale nie dlatego, że jakby świadomie chciałam to zrobić, tylko dlatego, że powiedzmy choroba i inne sytuacje, które mnie popchnęły do tego, więc poprzez ten moment w moim życiu uświadomiłam sobie, co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu, jakie są ważne wartości w życiu, tak? Miłość, ludzie, relacje, życie w zgodzie ze sobą, sercem, korzystanie z tego życia. Oczywiście życie jest pełne ups and downs, tak? Ja też przez nie przechodzę. To, że ja zajmuję się takimi rzeczami i że robię takie rzeczy, nie znaczy, że ja nie mam swoich wyzwań. Oczywiście, że mam swoje wyzwania. Oczywiście, że mam dni, w których siedzę smutna. Mam dni, w których ryczę w poduszkę. Mam momenty, w których sobie myślę, że pewne rzeczy mogłyby być inaczej. I próbuję znaleźć rozwiązanie na to, jak na przykład pewne rzeczy zmienić. Ale jestem już na takim etapie, że 80% mojego czasu żyję w radości. Te 20% mam, w których czasami się posiedzę, poużalam nad sobą, potupię sobie nogami, wejdę sobie czasami, poużalam się nad sobą, bo też często my sobie nie pozwalamy na to, bo blokujemy to w sobie, że nie wypada, że to, że jak, wiesz, musisz być silna, weź się w garść. Nie, też usiedź, posiedź sobie, poużalaj się nad sobą, powrzucaj sobie to do dupy, tamto nie do dupy, tamto nie działa, ale wstań
i powiedz sobie, ok, już się poużalałam, pouwalniałam emocje, powkurzałam się, ale teraz idę do przodu. I teraz życie jest pięknym darem. Dla mnie życie jest darem. Ja się cieszę, że dostałam drugą szansę na życie i że dzięki tej drugiej szansie, czyli tej transformacji, którą przeszłam, mogę również transformować życia innych osób. Nie ma nic piękniejszego w życiu, nic. Żadne miliony na koncie nie zastąpią tego, jeżeli nie masz swojego celu życiowego, nie masz takiego poczucia pracy z przestrzeni serca i nie robisz to, co kochasz i co ci sprawia przyjemność. Ja dostałam szansę na to, żeby to robić. Najpierw poprzez te ciężkie moje doświadczenia, które obróciłam, teraz zamieniłam je na to, że mogę poprzez moje doświadczenia różnego rodzaju, było miliony różnych, to jest tylko jakby jedna tysięczna powiedziana informacji, bo to musiałam, mówię, siedzieć 10 godzin z tobą albo i więcej, że ja mam ten dar, że mogę prowadzić innych ludzi, że mogę im pokazywać, hej, nieważne jak jest ciężko, nieważne, nie, w sensie nie nieważne, że jakby to nie jest ważne, tylko chodzi mi bardziej nieważne w kontekście takiego, że to jest teraz, to nie będzie trwać wiecznie. I ty masz w sobie moc, ty masz w sobie siłę, ty masz w sobie to wszystko. Ty możesz z tego wyjść, ty możesz to odmienić, tylko decyzja należy do ciebie. Jeśli jesteś gotowy, jesteś gotowa, hej, idziemy, działamy, robimy, żeby tobie było też dobrze. Bo o to w życiu chodzi, żeby nam było dobrze, ale żeby to, jak nam jest dobrze, było też innym dobrze. Więc dla mnie życie jest piękną podróżą, nie zawsze łatwą, ale kiedy nie jest łatwo, wyciągam z tego wnioski, biorę to za lekcję, szukam rozwiązania i kreuję nowe. I przetwarzam, i transformuję, i przede wszystkim cieszę się z najmniejszych rzeczy. Cieszę się z tych najmniejszych, malutkich rzeczy, które się gdzieś pojawiają. Nawet to, że sobie wymanifestowałam jajka z farmy, bo sobie manifestowałam i nagle mi się pojawiła kobieta, która mi dała 30 jajek z farmy, tak po prostu. To są takie małe rzeczy, które może ktoś sobie pomyśleć, no co ona w ogóle gada, tak? Ale to są właśnie te takie małe momenciki. Jest, i bardzo się cieszę z tego, że napisałam książkę. To jest dla mnie w ogóle, że zostawię takie legacy. Wiesz, sama jesteś autorką. To jest to, że ty dzielisz się częścią siebie, swojej podróży. Tam jest twoja esencja, tam jest twoja wibracja, tam jest twoja mądrość, która może odmienić życie miliony ludzi. To jest coś pięknego. Poszłam tylko tę książkę, The Magic of Healing Touch. Ode mnie z autografem można ją uzyskać, jeżeli ktoś chce, w języku angielskim. Jest też dostępna na Amazonie, bo nie wspomniałam tego na początku. Więc życie, bierzcie życie po prostu garściami. Nawet jeżeli jest trudno, to jest ten moment, będzie lepiej. Wiara w siebie, przede wszystkim wiara w siebie, w swoje serce, w swoje dusze, zaufanie, gdzie jesteście prowadzeni, bo dusza was zawsze zaprowadzi do odpowiednich osób, do odpowiednich sytuacji, tylko wyłączcie to, załączcie to. Tylko. No słuchajcie, to jest naprawdę taki guzik i jest okej, nie? Tak. Czerpcie życie garściami. Czerpcie, bo zawsze jest w życiu coś, co działa. I zawsze jest w życiu coś, co się układa, bo to nigdy nie jest tak, że wszystko się nie układa. Zawsze można znaleźć ten jeden element, na którym się można zawiesić i powiedzieć sobie, okej, okay, to działa, a reszta będzie działać tylko wtedy, kiedy ja postanowię, żeby działała. Tak jest. Za twój czas. Jeszcze chciałam ci powiedzieć o tym ćwiczeniu. No. Słucham. Tak. A, ćwiczenie, w sensie takim, tak. Że dla, tak, ogólnie ja bardzo często to robię też ze sobą, takie ćwiczonko, dla każdej osoby, która tutaj jakby słucha, będzie odsłuchiwać i tak dalej, żeby tak wyciszyć sobie tą głowę swoją, jeżeli tam za dużo się tworzy historii, usiąść sobie w domu, w takim spokojnym miejscu, najlepiej to mieć takie tak zwane sacred place, takie miejsce mocy, ja to nazywam, taką swoją małą świątynię, którą sobie warto stworzyć tylko dla siebie, w której się czuje ktoś bezpiecznie, gdzie się czujesz bezpieczna i oddać się do tego miejsca i tak sobie usiąść ze sobą wewnętrznie, skoncentrować i przenieść całą uwagę na swoje ciało, najpierw na swoje ciało, czyli wyjść z tego poziomu umysłu, to dla osób, które bardzo mocno siedzą na przykład w umyśle, położyć sobie rękę na sercu i zacząć sobie oddychać do serca. Zacząć sobie oddychać do tego serca. Może sobie zamknąć oczy. Nie każdy może wizualizować. Jedna z moich klientek mi powiedziała, że ciężko jej wizualizować, więc czuć. Po prostu
poczuć to ciało, pozwolić sobie przede wszystkim poczuć to ciało, zamknąć oczy i przenieść ten oddech do tego serca. I dla osób, które mogą wizualizować, zobaczyć sobie to swoje serce, że ono się tak po prostu otwiera, że to są takie drzwi, otwierające się drzwi, przez które wychodzi światło. Przez które wychodzi, może być białe, może być złote, może być różowe, w zależności od tego, co kto lubi. I że to światło rozświetla i wypełnia całą ciebie istotę. Czyli od stóp idzie do samej głowy w środku. Że wypełniasz się po prostu tym całym białym światłem i oddychać tym białym światłem bardzo głęboko i później na zewnątrz, że to światło zaczyna się rozchodzić na zewnątrz całej twojej istoty. I po prostu pobyć sobie w tym stanie 5, 10, 15 minut. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Ja je czasami robię i z córką je robię. I to bardzo dobre efekty przynosi. To bardzo wycisza i bardzo też uspokaja, bo w sercu jest spokój i cisza, bo w nim jest zaufanie. Tak jest. Iza, czy jest coś, co chciałabyś dodać? Wiesz co, już chyba wszystko. Chyba, znaczy wiesz, ja to zawsze mam dużo do dodania i jeszcze mogłabym sobie porozmawiać na wiele tematów, ale zdaję sobie z tego sprawę, że chyba już czas nas goni. Już nas goni. Ja Ci bardzo dziękuję za w ogóle zaproszenie do tego projektu. To jest dla mnie naprawdę zaszczyt, że mogę tutaj u Ciebie też występować i że mogę się podzielić tymi informacjami, bo miałyśmy okazję się poznać już jakiś czas temu, z tego co pamiętam, na wieczorku poetyckim, gdzie tutaj... Na Wagoniku! Nie, najpierw był poetycki i poetyckie było spotkanie. Tak? A to już nie pamiętam. Tam się najpierw spotkałyśmy, bo ja pamiętam Ciebie na scenie. Siedziałaś sobie na scenie i czytałaś swoją piękną poezję. I ja Cię tam poznałam, a później się spotkałyśmy na wagoniku po raz kolejny, gdzie ja wtedy też przyjechałam na ten wagonik. Ale to już było nasze kolejne spotkanie. Super. Pierwsze pamiętam Ciebie siedzącą na scenie i właśnie czytającą, to było jakieś właśnie spotkanie takie poezyjne. Ja tam też na chwilę zostałam, że tak powiem, wypchnięta na scenę, żeby powiedzieć parę słów o sobie. I to był ten pierwszy moment, w którym ja Ciebie tak poznałam i pamiętam stamtąd. O, super, dziękuję. Przepraszam, kot mi tutaj płacze, więc idę ją nakarmić. Dziękuję Ci ogromnie za Twój czas i no do zobaczenia, bo się na pewno spotkamy już pewnie gdzieś tutaj na jakimś evencie, bo przeważnie tam się spotykamy, prawda? Tak, w większości czasu są to eventy, ale zawsze można się spotkać też na kawę, czy na wirtualną kawę. Czy w różnych innych przestrzeniach się można spotkać, czy na warsztatach. Ja też zapraszam na moje warsztaty, można sobie tam śledzić u mnie na Facebooku, jakie się odbywają. Teraz właśnie biznes służy kobiecie, dla kobiet, które chcą właśnie zarabiać w lekkości i radości i zobaczyć, jak można to robić w kobiecej energii i uwolnić te blokady i przetransformować się bardzo mocno, to zapraszam 4 sierpień, tak, to jest 8-godzinne warsztaty głębokiej pracy w polu, żeby po prostu to wszystko poczyścić, poustawiać, i żebyście mogły kobiety płynąć do przodu w tej swojej kobiecej energii. O to przecież chodzi. Dokładnie tak. Super, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, kochanie. Dzięki.